Siemanko, witam was w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj jesteśmy na stronie CSGO Skins i mamy 4000 zł. Tą kwotę wykorzystamy sobie dzisiaj na nowy event Catch Skins, który się kończy, słuchajcie, już za 12 dni oraz 14 godzin. No za chwilkę przejdziemy sobie do openingu, oczywiście zobaczymy też ile z tej kwoty uda nam się uzbierać kotwic. No i później te kotwice oczywiście wykorzystamy sobie na te tryby eventowe. Na początku przypominam wam o tym plusiku. Tutaj możecie wpisać sobie kod IVERO. Z nim dostajecie darmowe 2 złote 10 groszy na pierwszą skrzynkę oraz plus 10% do doładowania konta przy każdym użyciu tego kodu. Także serdecznie polecam, skorzystajcie sobie z niego. Gdybyście chcieli sobie coś doładować, to po lewej stronie są metody płatności. Wpisujecie kwotę, którą chcecie wpłacić, wypełniacie dane, no i tam klikacie zapłać. Ja teraz przechodzę sobie w takim razie do openingu. No zaczniemy sobie może od Fresh Case'a za 16,80. 3 takie skrzynki, czyli 50 zł 40 groszy nas to kosztuje. Zobaczmy, co nam tutaj wypadnie z tych pierwszych skrzynek. No MK widzę, że dosyć fajna, dosyć droga. 42 zł 88 groszy. No i trochę tych kotwic też dostaliśmy, jakoś tam koło 40 chyba. No myślałem, że znowu będzie MK Nightmare, ale teraz już mamy inne skiny. 43 zł 64 grosze. No to tak, kurczę, nie za specjalnie te pierwsze 6 skrzynek. Zobaczmy jak teraz, ale też chyba nie będzie za drogo. 46,66, ale widzę, że z każdym otwarciem jest tak troszkę lepiej. Tutaj te beretki były najdroższe akurat za 42 zł. No i następnie nam wypadają tak samo te berety. I tutaj jeszcze mamy MP5 SD. Tu już było praktycznie wyjście na plus. Musimy sobie jeszcze raz to otworzyć i teraz już chyba powinno być powyżej 50 zł. Kurczę, chyba będzie. Akurat jest Kałach Ice Cowlet. No nie, no mamy 40 zł i 19 groszy. Myślałem, że ten kałach będzie więcej warty, no ale trudno. Przechodzimy sobie teraz do Grill Case'a. Za 100 zł otwieramy 3 takie skrzynki. No i co nam tutaj dobrego wypadło? Na pewno ten Glock jest droższy. Nie no, w sumie tutaj wszystko drogie jest. 187 zł mamy z tego otwarcia, czyli 87 zł na plus. Bardzo dobrze. Mogłoby tak być cały czas. No a teraz już chyba tak dobrze nie będzie. Chociaż nie, no też 125 zł, czyli też tutaj mieliśmy 25 zł do przodu. 3 kolejne skrzynki. No i teraz już chyba będzie około 60 zł. 71 mamy. Dobra, otwieramy ponownie. Może już ostatni raz właściwie nawet. No skaucik fajny. Może da nam profit. No i tak, mamy 133 zł. Bardzo dobrze, te skrzynki grill. No i teraz najdroższa skrzynka eventowa, czyli backpack. 126 zł na 3 takie skrzynki sobie wydajemy. No jestem ciekaw, czy tutaj też będziemy jakieś dobre skiny dostawać. Póki co mamy 166 zł z pierwszego otwarcia, więc bardzo dobrze. Był profit. No słuchajcie, w ogóle tutaj możemy takie fajne kostki też zdobyć sobie, jak Bayonet M9 Lore i Bayonet Tiger Tut. Dwie kostki bardzo dobre, no ale tutaj tylko 78 zł z kolejnego otwarcia. Ja chyba, jak dobrze pamiętam, z pierwszego odcinka z tego eventu to trafiłem sobie AWP Boom tą. No ale to już dawno było. Kurczę, niechcący tak sprzedałem te skiny, ale dobra. I tak tam mieliśmy tylko 40 parę złotych. Tutaj mamy 106. Otwórzmy sobie to jeszcze raz. MK Dragon King, SG Cyrex i Obrzyn Kislov. 68 zł. No nie za specjalnie teraz, już tutaj wypada. Teraz też chyba 3 gorsze skiny. No 41 zł 75 groszy, dobra. Tak sobie to zostawmy, 2600 zł tutaj jeszcze mamy. Stworzymy sobie teraz bitewkę. 5000 kotwic w ogóle udało nam się uzbierać, nawet nie najgorzej, jak za wydane, nie wiem, tam 1300 zł jakoś. Tworzymy sobie bitwę z backpackami, nie wiem ile ich tutaj dać, może dajmy sobie tyle, czyli 840 zł na 20 backpacków leci. Wybieramy sobie już tutaj bota, weźmy sobie Alexa, 50% win ratio ma, no dosyć tak nawet dużo. Ale i tak mam nadzieję, że my tutaj wygramy. Na początek 69 zł nam wypadło z pierwszej skrzynki. Druga, no ile nam tutaj dała? 19,61. No dużo tych skrzynek przed nami, więc też bitewka mam nadzieję, że będzie ciekawa, że coś tutaj dobrego będzie nam wypadało. 9,95. Teraz 5-7 Angry Mob.
no to coś kosztuje 13 zł i 27 groszy, więc nie jakoś dużo. UMP Primal Saber 10 zł. Kolejna skrzynka. Tutaj jest Mac Gradient dla nas. A nie, to jest Discotek. Kurczę, wygląda jak Gradient na tej grafice. 130 zł do 108. No tutaj Famas Mecha Industries akurat spoko za te 41 zł. Dobrze, że stan Factory New. Tutaj MW dla bota. Obrzyn Kislov, tak? 11,59. No i jeszcze 11 skrzynek przed nami. Znowu ten sam obrzyn nam wypada. I nawet ten sam stan. No i zaraz tutaj, kurczę, bot, słuchajcie, może wyjść na prowadzenie, bo jest coraz bliżej nas. 204 zł do 224 u nas, czyli 20 zł przewagi mamy. No to nie jest jakaś duża przewaga akurat. 240. 8 skrzynek jeszcze. No tutaj tech. Tech Izak kosztuje 28 zł. MW w Statraku. Tutaj Famas znowu, Mecha Industries, 14,78 zł, no stan Battle Scarlet, kurczę. No gdyby chociaż trochę te lepsze stany też wypadały, to byłoby lepiej. 301 zł mamy w tym momencie, 326, no i cztery ostatnie skrzynki. No zapowiada się raczej wygrana z tej bitwy, natomiast czy wyjdziemy na plus po niej, to chyba raczej nie, bo bitwa kosztowała 840. No w tym momencie tutaj łączna nasza pula, no to jest chyba jakoś 650 zł. To nie jest jakoś dużo. Tutaj kurczę, Kałach Asimov pod koniec dla bota, no i chyba przegramy teraz tą bitwę. Ostatnia skrzynka. No ja nie mogę. Ostatnią, kurczę, skrzynką praktycznie przegraliśmy tutaj bitwę. Właściwie to przedostatnią. 809 zł wygrał bot. No trudno. 1700 zł nam zostało. Ja za to, słuchajcie, otworzę sobie coś jeszcze droższego. Może te ametysty na przykład dwa. 1680 zł na te ametysty byśmy wydali. Myślę, że to jest dobry ruch, żeby sobie to otworzyć tak na koniec. Dwie takie droższe skrzynki. Zobaczmy. No mamy rękawice przynajmniej z jednej. Więc będzie wyjście na plus raczej. 1979 zł. No i bardzo, bardzo dobrze. Mamy tutaj profit, stówkę jakoś. Możemy sobie przejść jeszcze na tryb ustrzel skina. 9000 kotwic tutaj mamy, to ja sobie to po prostu wykorzystam na to. 59 groszy z pierwszej. Tutaj 34, 13. No widzę, że groszowe sprawy same. Złoty 47 to chyba taki jeden z lepszych skinów. 13 groszy. Dobra, może teraz te prawe sobie otwierajmy. 25 groszy, złoty 55, 71 groszy. No najwięcej, ile udało mi się tutaj zdobyć z tego trybu, to chyba było jakoś 4 złote, jak dobrze pamiętam. No i dobra, wszystko już wykorzystaliśmy. 357 kotwic nam zostało. Tutaj mamy 106 zł. No i z tego odcineczka, słuchajcie, mamy 3204 zł. Ja będę go kończył, wy natomiast zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się spodobał. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!